Przyjdź na mecz ze Śląskiem Wrocław, obejrzyj ciekawe sportowe widowisko i pomóż byłemu bramkarzowi Kolejorza. Przypominamy o akcji Piątka dla Waldka Piątka. Z każdego biletu sprzedanego na spotkanie z ekipą Mariusza Rumaka, 5 zł zostanie przeznaczonych na leczenie byłego Lechity, chorego na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Akcję wspiera Krzysztof Kotorowski, który pierwsze bramkarskie kroki przy Bułgarskiej stawiał właśnie u boku Waldemara Piątka. Panowie przyjaźnią się do dziś. Jestem z Waldkiem do dzisiaj w bardzo dobrym kontakcie. Dzwonimy do siebie bardzo często i wszyscy tutaj wiemy doskonale, co Waldka trapi, co Waldka trapiło, dlaczego skończył z piłką i teraz się nadarzyła taka szansa, pojawiły się jakieś leki, które mogą mu w bardzo dużym stopniu pomóc, prawie w 100%, więc tak wspomniałem, nadarzyła się okazja i poprzez tutaj pomoc naszego klubu. Ta sytuacja jest naprawdę wielka i przednia i myślę, że my wszyscy tutaj jesteśmy w stanie mu pomóc w tej walce i wrócić do normalnego funkcjonowania, do normalnego życia i myślę, że bardzo na to liczymy i zapraszamy do tej akcji. Kiedy Waldek Piątek, kiedy okazało się, że jest chory, no to ty wskoczyłeś jakby w jego miejsce do bramki. Wcześniej, jak rozumiem, też poniekąd mogłeś się od niego trochę uczyć tego bramkarskiego fachu. Tak, jak przychodziłem na Bułgarską, to numerem jeden wówczas był Waldek i spisywał się naprawdę, naprawdę dobrze. Więc z góry było powiedziane, że na tą chwilę przy moim przyjściu, że numerem jeden jest Waldek, a ja mam naciskać, mam napierać, a ja przyjąłem to do wiadomości i tak też robiłem, aczkolwiek nie ukrywam, że pomogło mi wskoczenie do składu po prostu jego niepowodzenie, jego choroba. Jakie jest najżywsze twoje wspomnienie związane z Waldkiem Piątkiem, bo to przecież bardzo sympatyczny facet jest. Nie no, Waldek bardzo był otwarty i tutaj tylko muszę wspomnieć, że jeżeli ja przychodziłem do klubu, co jest dość sprawą rzadką. Bramkarzowi rzadko kiedy co pomaga i tutaj mogłem liczyć naprawdę na Waldka wsparcie i Waldek to mocno mnie wprowadził do tamtego Lecha, bo to było już parę lat temu i Waldek mnie tu wprowadził. Tak wspomniałem, to było rzadkością, że bramkarz pomaga bramkarzowi na takiej płaszczyźnie. I co, no, fajny gość, dobry zawodnik, więc tak też wspomniałem na początku, mamy kontakt do dziś. Waldek zajmuje się piłką do dzisiaj, również jest trenerem. Wiadomo, z różnych względów nie może już grać czynnie, dlatego ta cała sytuacja, która bardzo nas mnie wzruszyła i postanowiliśmy tutaj jakoś wspólnie mu pomóc.